Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do Was z kalendarzem adwentowym. Takim wielkim. Z Douglasa. Taki wielki kalendarz z Douglasa. Kosztował on 149 zł bodajże. I otworzymy go sobie wspólnie, więc zapraszam do otwierania. A więc tak prezentuje się kalendarz. Mamy tutaj ładne rysuneczki, pani na balonie, tutaj Paryż, jakieś koło widokowe. No fajnie to wygląda. Zobaczmy, czy wartość jest lepsza niż w zeszłym roku. W zeszłym roku też otwierałam. A więc przejdźmy do otwierania, ale jeszcze przed chciałabym Was zachęcić do subskrypcji mojego kanału, ponieważ dzięki subskrypcjom nie omija Was żaden film, pomagacie mi w tym zdobyć więcej subskrybentów, żebym mogła robić konkursy, lepiej się z Wami bawić, może bliżej się z Wami poznawać przez te konkursy, więc zapraszam Was serdecznie i możecie zostawić pod filmem łapkę w górę, jeśli Wam się podoba. Więc przechodzimy do otwierania. Tutaj już sobie zlokalizowałam jedyneczkę. A w jedyneczce już widzę produkt, który pojawił się w zeszłym roku. Jest to energetyzujący krem do twarzy. Jak słyszycie jakieś dźwięki, to właśnie Luna wstała, bo przecież jak nie usza, to Luna, mój chomik. Teraz dwójka. Dwójkę mam tutaj, bliżej siebie. I w dwójce coś nowego. O, tutaj zauważyłam na drzwiczkach, jeszcze jest opis kremu w dwóch językach. Tutaj niemiecki i angielski. W dwójce mamy małą próbkę kremu, jest tu 5 ml nawilżającego, tylko jeszcze sobie odkręcę, tak, jest to krem w rolce, w takim aplikatorze Rolon, widzę, że jest wegański, jest to Lift and Roll Intensive Rolon, przypuszczam, że może być ten krem pod oczy. Tutaj widzę, że to jest serum nawilżające do twarzy. Tyle mogę wyczytać z tego produktu. Troszkę małe, 5 ml to troszkę jak taka próbeczka. Szukam już trójki. Trójka obok. W trójce mamy Dr. Hauska. A więc tak, jest to rewitalizująca maseczka, odnawia, poprawia i odżywia skórę, ujędrniająca, intensywna pielęgnacja. Fajnie. I jest ona w takim małym opakowanku, więc też kolejny mały produkt, 5 ml. Przejdźmy do numerka 4. I w numerku 4 mamy perfum. Jest to, przypuszczam, że perfum taki sam jak w zeszłym roku, bo znam już to, ten perfum. Jest to Mercedes-Benz Woman. Jest on w też takiej kuleczce. Chociaż jak tak wącham, to wydaje mi się, że to jest jakiś inny zapach. Chociaż możliwe, że taki sam. Ale fajnie, ja akurat należę do takich osób, które lubią takie perfumy do torebki w takiej kuleczce. Bardzo jest to wygodne. Jeśli Wy lubicie, możecie napisać, czy lubicie takie perfumy w kulce. Jedziemy dalej, piątkę już widzę tutaj. I mamy duże okienko, duży produkt. Jest to Beauty Blender w takim ładnym, brzoskwiniowym kolorze od Real Technic, więc na pewno będzie dobry, znam tą markę. Fajne mają pędzle. Coś nowego, coś świeżego pokazało się w tym kalendarzu, czyli gąbeczka. Teraz szukam szóstki. Szóstka widzę, bardzo duża. Mam ich kolejki. I mamy tutaj maseczkę. W zeszłym roku też była maseczka. W tym roku mamy Star Skin VIP. Jest to maseczka rewitalizująca pod oczy. Jedna sztuka. W zeszłym roku chyba były na usta. Fajnie, ale nie no, spoko. Może być. Teraz numer 7. W numerze 7, tak jak przypuszczałam, już zobaczyłam takie małe okienko, to tak czułam. Mamy ampułkę Dr. Susan. Jest to Lifting Power Serum. Taka mała ampułeczka.
Ogólnie powiem wam, że lubię te ampułki, właśnie jak są z tą plastikową osłoną, są bardzo spoko, bo jak są takie ampułki bez tej osłony, to troszkę boję się otwierać, bo boję się, że pokaleć sobie palce tym szkłem. Nie wiem, jakiś taki strach mam przed tą ampułką. Dobra, jedziemy dalej. Ósemka jest tutaj, na balonie. I w ósemce mamy 1-2-3 Clean Cleanser, czyli coś do czyszczenia twarzy. 4-3 Step Face Care, czyli to jest jakiś produkt do czyszczenia twarzy. Pianka oczyszczająca. 10 ml, też malutkie. 11, skąd wziąłem to 11? 9. W dziewiątce kolejny mały produkt, ale już widzę, że go znam. W zeszłym roku był ten produkt w słoiczku, troszkę większy. Teraz mamy w takiej małej próbeczce 2 ml Biotulin Super Skin Gel. Jest to taki żel wygładzający miejsca, które potrzebujemy wygładzić. Powiem wam szczerze, że nie był on za dobry, więc dziwię się, że znowu to wsadzili, wstyknęli tutaj. Jedziemy dalej z dziesiątką. Tak, dziesiątka jest tutaj. Nie widzę, z której... Tutaj. Dobra. I mam tutaj też coś, co już znam. 1-2-3. I jest to serum. Hialuronowe serum. 3 ml w takiej małej ampułce, buteleczce. Jak tokolwiek nazwać. Ładnie mi pachnie teraz ten perfum na ręce. 11. Powiem wam, że trochę ten kalendarz, ze względu na to, że ma tak dużo rysunków, to ciężko jest znaleźć te numerki. Kurczę, no nie widzę tej 11. A, jest, dobra. Już mam. I mamy kolejny perfum. Kolejnym perfumem jest, nie wiem jak to się czyta, Abercrombie and Fitch. Nie było tego perfumu w zeszłym roku, on już jest z takim sprayem. Wydaje się trochę kwiatowy, zapach 10 ml. Powiem wam, że nawet ładniej pachnie niż ten Mercedes-Benz, więc spoko. To była 11. Teraz 12. I w 12 mamy mascara Intensive Volume i jest ona z Anna Jacke. Nie wiedziałam, że oni mają mascarę, ale to jest taka bardzo malutka, dosłownie próbeczka, 10 ml, fuj, przepraszam, 3 ml, więc takie maleństwo. 13 zaraz obok i w 13 coś większego. I w 13 mamy, już wam mówię, jest to arbuzowa maseczka Watermelon Glow Sleeping Mask, ale powiem wam, że taka żelowa, ale ładnie pachnie. Ładnie pachnie, ale o dziwo, napis na tej masce jest tak niedbale rozmazany. Zobaczcie to z bliska. 10 ml tutaj jest. Ładnie pachnie, jestem bardzo ciekawa tej masy. Jeszcze tego nie było, w końcu coś nowego. Teraz to była 13, teraz 14 mam tutaj. I jest to kolejny produkt z 1-2-3. Jest to Hydra Power Gel Krem. Krem do twarzy po prostu. I jest tutaj 10 ml, czyli takiej wielkości jak... No, warto spróbować. Z tego znałam właśnie te serum w takich małych ampułkach, co było w poprzednim okienku. Już się z tym spotkałam. No, zobaczymy. To był numer 14, teraz numer 15. Gdzieś już go widziałam. Gdzieś już go widziałam tutaj. Znajdę albo znajdę. 15. 15. Mamy Tomorrow Labs Boosting Serum 7 ml Face Serum. Trochę biednie wygląda to, powiem. Nie wiem, co to jest za marka, nie znam jej. Zobaczymy. Teraz 16. 18, 19, jest 16. 16, znowu coś mikro. Jest to, jest napisane krem na oczy. Ale czy to jest na oczy? Anti-Age Dr. Susan. Znowu.
Derma Cosmetics i jest tutaj tylko 5 ml. Wiadomo, że kremu pod oczy nie zużywa się dużo, ale no 5 ml. Zastanawiam się, czy cena tego kalendarza odda nam się. No w sumie powinna nam się oddać, ale niektóre produkty, tak jak ten Biotulin, to myślę, że to jest taka próbeczka, którą można by było dostać w sklepie do kosmetyków, więc no trochę małe. Dobra, jedziemy dalej. 17. Gdzie tu się otwiera to okienko? W 17 coś większego, pewnie krem do rąk. Hydrogel krem Honest Beauty. I cóż ty jesteś? Jest to... Nie chcę was okłamać, co to jest, więc po prostu na dole napiszę wam. Wydaje mi się, że jest to coś do mycia, ale nie dam sobie ręki uciąć. Nie, jest to kolejny krem hydrożelowy. Sprawdziłam. Tutaj wujek gogle pomógł. To był numer 17. Teraz numer 18 mam tutaj. W numerze 18 mamy kolejne perfumy. Pur Elie. Anna Jacke. I jest to w kolejnej kuleczce. I to mi się wydaje właśnie, że to jest ten perfum, który był w zeszłym roku. I on mi się bardzo podobał. Szybko mi się zużył. Co chwilę się nim smarowałam. Bardzo ładny, bardzo ładny. Bardzo mi się podoba ten zapach, naprawdę. To była 18, 19. I w 19 mamy pędzelek. Bardzo ładny pędzelek z oliwy. Fajnie. 20. W 20 mamy kolejny produkt Tomorrow Labs A Complex, czyli coś pod oczy, kremik. Dużo rzeczy takich jest w tym kalendarzu liftingujących, nawilżających. Myślę, że taki ten kalendarz byłby dobry dla starszych osób. Teraz numer 21. Widzę 24, 22, 23, o jest 21. I to jest właśnie w takim miejscu, że ciężko zauważyć ten numerek. Mamy kolejny produkt Anna Jacke. Jest to serum odbudowujące i modelujące kontur twarzy. Wydaje mi się, że to serum było też w zeszłym roku. To był 21, 22. I w 22 mamy kolejne w tym roku Invisibubble gumeczki 3. Tym razem w kolorze czerwonym, takim ciemnym. 23. Kolejny produkt z Tomorrow Labs. Overnight Activator. To jest krem do twarzy. Wszystko to są chyba z tego Tomorrow Labs kremy do twarzy. No i zostało nam ostatnie okienko. Jeśli podobał wam się kalendarz, zostawcie łapkę w górę. Ostatnie okienko, 24. I w tym okienku mamy perfum Ariany Grande. Takie złamane serduszko. Ładny, fajny. Można postawić sobie gdzieś, będzie ładnie wyglądał. A więc podsumowując ten kalendarz, chciałabym powiedzieć, że tak jak mówiłam na początku, wydaje mi się, że ten kalendarz jest dla osób troszkę starszych, potrzebujących pielęgnacji bardziej takiej liftingującej. Chociaż z drugiej strony też jest troszkę dla młodszych. Dużo perfum, gumeczki, pędzelki i tak dalej, ale dużo jest takich kremów, serum do twarzy troszkę starszej, ale ogólnie wydaje mi się, że opłacał się ten kalendarz. Mamy 4 perfumy, w zeszłym roku były chyba 3, jak dobrze pamiętam. Podobał mi się ten kalendarz ogólnie. Są one nadal dostępne w Douglasie, więc jeśli wam się spodobał, zostawiam link na dole do kalendarza. Zapraszam was do kolejnych filmów. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć!